Zarząd Stowarzyszenia PHS podjął decyzję, iż kandydatką w nadchodzących wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach będzie pani Kornelia Żywicka. Myślę, że nikogo zbytnio nie zdziwię tą informacją. Spora część chojniczan była już na to przygotowana, ale nie tylko dlatego, że wszyscy mówili o kandydowaniu koleżanki Żywickiej, ale dlatego, że Kornelię wiele osób po prostu w ciągu ostatnich lat poznało. Poznało z publicznych wypowiedzi, zaangażowania w pracach PHS-u i zaangażowania w pracy samorządu osiedlowego. A więc Kornelia Żywicka z punktu widzenia jakby takiej działalności społecznej, to przede wszystkim w ciągu ostatnich 4 lat przewodnicząca naszego stowarzyszenia. Od 2 lat jest przewodniczącą zarządu samorządu mieszkańców osiedla numer 10. 4, przepraszam. Z zawodu jest architektem, specjalistą w zakresie także dodatkowo zagospodarowania terenu, przestrzeni, problematyki urbanizacji. Prywatnie matką 3 dzieci, osobą samodzielnie prowadzącą działalność gospodarczą i sam mającą swój własny pogląd na świat. I muszę Państwu powiedzieć, że właśnie te wszystkie elementy złożyły się na to, że staraliśmy się namówić koleżankę Żywicką do tego, żeby kandydowała. Chcemy wyraźnie powiedzieć, że właśnie stawiamy na ludzi samodzielnych, na ludzi, którzy mają swoje poglądy, jeżeli chodzi o sprawy lokalne, o ludzi, którzy mimo obowiązków domowych, rodzinnych i zawodowych starają się także udzielać w pracy społecznej dla innych. Nasza kampania będzie przede wszystkim kampanią pozytywną, ponieważ chcemy pokazać wszystkie walory naszej kandydatki. Natomiast no, nie mogę nie skomentować jednak pewnej kwestii związanej z kontrkandydatem, jednym z kontrkandydatów. Chcę od razu powiedzieć, że każde ugrupowanie jest całkowicie suwerenne w tym, aby wybierać sobie kogokolwiek chce. Uważam, że każdy mieszkaniec Chojnic ma prawo, jeśli o sobie dobrze myśli, a niektórzy myślą bardzo dobrze o sobie, także wystawić swoją kandydaturę. Ja o to nie mam pretensji. Natomiast muszę powiedzieć, że do ugrupowania pana burmistrza mam poważne zastrzeżenie. Wystawienie w wyborach kandydata, który utracił mandat w związku ze złamaniem postanowień ustawy antykorupcyjnej, którego próbowano w sposób bardzo nieodpowiedzialny bronić przez bardzo długi czas i dopiero po orzeczeniach 2 instancji sądu administracyjnego osoba ta straciła mandat, jest nieodpowiedzialnością. Nieodpowiedzialnością wobec wspólnoty samorządowej. Dlatego, że jest próbą powiedzenia w ten oto sposób wobec wszystkich. Nie interesują nas orzeczenia sądowe. My i tak, jeśli znajdziemy odpowiednie poparcie społeczne, to doprowadzimy do tego, że nawet osoba, która łamała te przepisy tego prawa, to może dalej pełnić funkcję radnego. Wyborcy oczywiście taką osobę wybrać mogą i nie mam pretensji do wyborców, ale mam pretensje do ugrupowania, które decyduje się na to, żeby wyborców stawiać przed takim wyborem. Należało chojniczanom tego nieszczęścia oszczędzić. No, w tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak prosić panią Kornelię Żywicką, no, żeby zajęła głos. Tym razem już jako kandydatka w najbliższych wyborach wyborach do Rady Miejskiej. Witam Państwa. Już zostałam przedstawiona, więc nie będę się powtarzać. Zgodziłam się kandydować po licznych namowach mieszkańców, również po namowach, nie wiem, pana burmistrza, tutaj PHS. Wiadomo, że startuję jakby ze strony PHS, chociaż myślę, że i tak to nie ma większego znaczenia z takiego ugrupowania, kto startuje, czy w jakiej jest partii, czy jest partii, czy nie, bo myślę, że na szczeblu lokalnym to nie ma znaczenia. Ważni są ludzie,
którzy chcą coś zrobić, którzy się na czymś znają i to jest najważniejsze. I teraz tak, zgodziłam się też kandydować, chociaż wiem, że to jest wielka odpowiedzialność, a nie zabawa, więc dlatego ta decyzja też nie była dla mnie taka prosta i oczywista. Jako przewodnicząca osiedla dbam o interesy mieszkańców, chodzę na sesję Rady Miasta, lecz nie mam prawa głosu. Ale jako radna, powiedzmy, takie prawo będę miała, będę mogła więcej dla mieszkańców zdziałać. Kończyłam studia architektury i urbanistyki oraz ekonomię na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowe studia rewitalizacji architektoniczno-urbanistycznej obszarów miejskich i zarządzania rozwojem przestrzennym miast. Chciałabym jako radna wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie z korzyścią dla Chojnic, gdzie mieszkam ponad 12 lat, no i chciałabym, żeby jednak nasze dzieci, nie tylko moje, miały tutaj perspektywę i wracały, a nie uciekały jednak z Chojnic. Jeżeli zostanę wybrana, to będę dbać dalej o interesy mieszkańców. Niektórzy szybko po wyborach zapominają o ludziach, którzy ich wybrali. Nie liczą się z ich potrzebami i problemami. Dbają o interesy, ale niekoniecznie osób, które im zaufały i na nich głosowały. To jest smutna rzeczywistość. Czas na zmiany i przejrzysty urząd, uzasadnione inwestycje i rozsądne ceny. Przetargi powinny być tak przygotowane, aby cena szła w parze z jakością, a wszyscy wiemy, że tak nie jest. Jeżeli coś, za coś płacimy, jakby połowę ceny płacimy za coś, to mamy gorszą jakość, się z tym liczymy, ale żeby nie było to, żeby to było świadomie jednak, żebyśmy nie przepłacali za marne urządzenia i marne inwestycje. Proszę o głos wszystkich osób, które straciły nadzieję i już nie liczą, że coś się może zmienić, bo tak naprawdę może się jeszcze dużo zmienić, tylko potrzebne, wiadomo, jest jedna osoba, wiele nie zmieni. Potrzebne jest dużo mądrych osób, które będą się znały na różnych dziedzinach. Ja się na wszystkim nie znam, znam się na swojej dziedzinie i widzę, że już w mojej dziedzinie dużo rzeczy jest nie tak po prostu, jak powinno być. Więc dziękuję. Super. Proszę Państwa, no, może trochę pytań, bo już sesja, fotografia. Pani, czy Pani z jakimś konkretnym hasłem będzie? Będę dalej dbać o interesy mieszkańców i przejrzysty urząd. To znaczy, rzeczywiście my nie sformułowaliśmy jakiegoś takiego hasła wyborczego, tak? Teraz jest taka moda, wszędzie muszą być jakieś hasła. Proszę Państwa, to są kolejne wybory uzupełniające. Wiecie Państwo, że w poprzednim jakoś nie mieliśmy szczególnego hasła i jakoś sobie poradziliśmy, więc liczę na to, że przede wszystkim to, co my prezentujemy. Jak Państwo wiecie, my wszyscy jesteśmy debiutantami w PHS-ie, jeżeli chodzi o radnych. Ta nasza dwójka, która trafiła, prawda? No i muszę powiedzieć, że jakiś udział w powolnym upodmiotowieniu tej rady mamy. Przynajmniej jest ciekawie. Czego dowodem jest to, że i Państwo częściej przychodzicie na sesję. To jest, w ciągu tych dwóch lat, no, każdy z nas reprezentuje różne dziedziny. Staraliśmy się część tych spraw ogarnąć. Wszystkiego nie byliśmy w stanie, dlatego że są to tylko dwie osoby. Nawet nie byliśmy w stanie obsadzić komisji. Natomiast teraz mamy wsparcie kolegi, który też ma określoną działkę. Liczymy na to, że do Rady Miejskiej po raz pierwszy pojawi się architekt w pełnym tego słowa znaczeniu. Przecież to się nawet wydaje całkowicie naturalne, że w takim środowisku powinien ktoś od urbanizacji i problematyki właśnie zagospodarowania takiego terenu miejskiego powinien się pojawić. I to od dawna. Proszę Państwa, mamy tam ludzi, którzy są po 20 lat i mówiąc szczerze, nigdy niczego w tej zakresie nie wnieśli. Mają ciągle jakieś ich pomysły, to są pomysły, na które czekają, aż pan burmistrz je wyartykułuje. No tak też nie może być. I myślę, że każdy z nas od jakiejś tam strony się dał poznać. Jednocześnie te strachy na lachy, jak my jesteśmy straszni, prawda, że ja to będę wysadzał budynek ratusza, a pani Osowicka będzie wychodziła przez okno, też się nie sprawdziły, więc do tych rzeczy musimy podchodzić spokojnie, tak. Kornelia na pewno jest osobą, która wniesie spokój także do naszego klubu.
jest osobą koncyliacyjną, to wbrew pozorom zawsze nastawioną na dialog, może nawet bardziej niż ja. Tak? Dlatego myślę, że właśnie może spełnić taką rolę jakby uspokajającą, tak abyśmy wszyscy, abyśmy na pewno nie mogli zasłużyć na pojęcie jakiej totalnej opozycji. Panie Kolejno, jaki pomysł na kampanię wyborczą? Czy będzie jakieś otwarte spotkanie na przykład z wyborcami? Znaczy, jeżeli będzie, to będziemy to informować. Myślę, że... No dobrze, ale Pani ma już taki pomysł, koncepcję. Nie, ja się... Co do kampanii, jeżeli mogę, bo to jest jakby bardziej zadanie dla samego stowarzyszenia. Chciałbym Państwu poinformować, że oczywiście one się kampania będzie troszeczkę jakby w formie podobna do tej kampanii, jaką zaproponowaliśmy w ostatnich wyborach uzupełniających. No więc to, czego, na co często zwracano uwagę w przypadku naszego ugrupowania, że myśmy wcześniej za bardzo nie stawiali na reklamę, na media, to tym razem odrobiliśmy lekcję i w tej dziedzinie będzie jak gdyby kontynuacja. Poza tym wstępnie mamy taki pomysł przynajmniej na jedną, jeśli nie dwie imprezy o charakterze, bym powiedział, plenerowym, może sportowym. W każdym bądź razie w okolicach osiedla. Tak. I od razu, nie wiem czy Państwo zauważyliście, ale Pani... Przepraszam, że wejdę tak słowo, tak? To jest ten adwata przedwyborcza, mówiliście Państwo tak jak ostatnio? No uważam, że to jest jakby naturalne. Zawsze proponowaliśmy, więc tutaj spróbujemy wejść w kontakt z mediami i zorganizujemy taką debatę. Liczę na to, że o ile to nie będzie pomysłów na korzystanie z rękawic bokserskich, to w każdej innej dziedzinie nasza koleżanka sobie znakomicie poradzi. Więc natomiast tak, to pod tym względem, natomiast ta impreza o charakterze właśnie takim plenerowo, może sportowym, festyn, to jest być może jeszcze w pierwszej połowie listopada. Ja może jeszcze nawiążę do tego, co wspomniała Kornelia i Mariusz odnośnie jakiejś takiej przejrzystości dotyczącej czy przetargów, czy wyboru w konkursach architektów. No rzeczywiście od 20 lat mamy jedynego słusznego architekta w Chojnicach. Pan burmistrz kiedyś oświadczył, że tak jest, ponieważ ten pan architekt sprawdził się i jest po prostu najlepszy, natomiast jest to niestety, ale zamykanie drogi innym, młodym, zdolnym, którzy mogliby w tej dziedzinie się wykazać. Także rzeczywiście chodzi nam o wprowadzanie nowych jakości do naszego życia, naszej lokalnej społeczności. Okej, to jeżeli chodzi o ten temat, krótko jeszcze koleżanka Osowicka chciała jeszcze jedną sprawę poruszyć, troszeczkę już jakby niezwiązaną bezpośrednio z kandydatem. No rzeczywiście na spotkaniach, na spotkaniu z PHS-em rozważamy, omawiamy przeróżne wydarzenia, które mają miejsce w Chojnicach. No i ostatnio zbulwersował nas odrobinę fakt przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Ta sprawa dotyczy oczywiście starostwa powiatowego. No i chcielibyśmy panu staroście Stanisławowi Skai zadać pytanie o kryteria, jakimi posługuje się, nagradzając stypendystów. Otóż powszechnie już wiadomo, że stypendiami obdarowani zostali uczniowie nowego ogólniaka. Bardzo zdolne jednostki, to jest nasza przyszłość. Natomiast mamy niedosyt, ponieważ drugi ogólniak z wieloma tradycjami
został w tym wszystkim niestety pominięty. No i dlaczego? Przepraszam, że jeszcze dzieciaki z jedynki dostały, troje uczniów, ZSP1 dostało i reszta dzieciaków była z właśnie drugiego LO, przy młodzieży. Także, jeżeli dobrze kojarzę, tak, jeżeli się nie mylę, tak. Tam były trzy osoby z jedynki, odbywał po prostu. Dzięki za informację. No nie mamy wglądu tak bardzo dokładnego. Mamy. Dobrze, natomiast rzeczywiście pytanie o pozostałych uczniów. No bo z informacji, które mamy, to wiemy o tym, że w Starym Ogólniaku jest grupa osób no, też wykazujących się dużymi zdolnościami, olimpijczyków, prawda? I no, myślę, że nie twierdzę, że gdziekolwiek powinien być taki zapis, że każda szkoła musi być reprezentowana, ale jeśli się którą szkołę pomija, to uważam, że powinno być przygotowanym na uzasadnienie tego, takiej decyzji. A nikt, no jak zawsze w przypadku pana starosty, on niczego, jak wiecie państwo, nie uzasadnia, niczego nie wyjaśnia, to dopiero NIK musi przyjechać, żeby coś wyjaśnić, prawda? To jest cecha charakterystyczna tego pana. Proszę państwa, i jeszcze informacyjnie, jeden krótko temat, tym razem kolega Artur Eichenlob. To już tylko tak na koniec, jak państwo wiecie, jestem kandydatem projektu Chojnicka Samorządność na pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Spotkałem się 2 razy z burmistrzem, przede mną kolejne spotkanie, trzecie, mam nadzieję, że ostatnie, na którym mam przedstawić pokrótce w punktach plan działania, plan pracy, moje pomysły. Z tym mamy się udać na komisję komunalną. No i chyba już po tym spotkaniu z burmistrzem, po spotkaniu na komisji, mam nadzieję, że zostanie podjęta decyzja i zaczniemy współpracę. To tylko tak. A nie tego doszło do złożenia tej propozycji? Której propozycji? Tej mojej kandydatury, tak? Ja przypominam, że to na sesji Rady Miasta ja zaproponowałem panu burmistrzowi oficjalnie taką propozycję, iż PHS zgłosi kandydata w związku z tym, że jak wiemy od śmierci pana Czajki... Tak, PHS... Nie, to PHS zgłosił na sesji Rady Miejskiej propozycję panu burmistrzowi, że wytypuje kandydata na to społeczne stanowisko. I ponieważ ono jest nieobsadzone od śmierci pana Czajki. I kolega Eichenlob przygotował program, wybrał się do pana burmistrza. Został wytypowany, tak? Tak, jak najbardziej. No, z tego co wiemy, wrócił cały i zdrowy po każdym spotkaniu, więc chyba to generalnie przebiegały te konsultacje całkiem pozytywnie. Mogę zapewnić, że tak było. Tak, więc my jesteśmy dobrej myśli, a jak... Jest jakiś kogoś kandydat? Z tego co wiem, to nie ma. To nie ma. No jak dotychczas od śmierci Czajki nikt się nie zgłosił, prawda? Więc... Panie Arturze, to jakieś specjalne zainteresowania są, czy idą za tym, czy tylko po prostu chce się jakby obsadzić stanowisko? Może to, że sam jestem osobą niepełnosprawną i trochę znam się w temacie osób niepełnosprawnych i między innymi, a może i przede wszystkim dlatego. Co by chciał pan wymienić? Znaczy, wie pan, część tego była opisana tutaj, ja nie wiem, czy ja mogę teraz tutaj... No właśnie, propozycja jest taka, że ja najpierw mam to przedstawić burmistrzowi, tak, a przedstawię to w tym tygodniu, bo spotkanie miało, to ostateczne spotkanie miało mieć miejsce w zeszłym tygodniu, ale ze względów tam... Proszę państwa, chciałbym, żeby była też jasność, to pan Eichenlob będzie pełnomocnikiem pana burmistrza, nie naszym. Oczywiście nasze propozycje programowe są tutaj jakby zgłoszone i nasza wizja tego stanowiska jest taka, że po prostu to nie jest stanowisko kontrowersyjne. Generalnie w stosunek do niepełnosprawnych nie powinien nikogo w żaden sposób politycznie dzielić. I ważne dla nas jest tylko to, żeby była osoba, która za to jest odpowiedzialna. A jeżeli chodzi o problem, to myślę, że najpierw chciałbym go ustalić z panem. Tak, ale potem... tak generalnie, jakie problemy pan dostrzega w mieście? Bez konkretnego stwierdzenia, że tu jest akurat, tam, nie wiem, tu są schody. No chociażby dostęp właśnie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do obiektów użyteczności publicznej, ale też nie tylko użyteczności publicznej. Tak? To chociażby tego typu. Transport osób niepełnosprawnych. Bardzo dużo takich właśnie dziedzin, w których
Czyli obok tych tradycyjnych bariery, tak, no to te architektoniczne, to w grę także wchodzi to, żeby bardziej umobilnić to środowisko. Myślimy, że jest to możliwe. To są takie rzeczy, które też chyba nie wymagają jakichś dużych nakładów finansowych, żeby to zorganizować, żeby to poukładać. Tak. Wiemy, że panu burmistrzowi brakuje pieniędzy, więc nic. Szokującego. Nic szokującego. Okej. Okay. Te rozmowy to będą kiedy? Jeszcze czekam na telefon. Czekam na telefon. Tak, bo... tak jest. Będzie trzecie. Generalnie sposób takiej pogłębionej rekrutacji bardzo nam odpowiada. Tak, żeby tak było. Gdyby się upowszechnił bez innych stanowisk.